Hejka, dzisiaj pogadamy sobie o kreskówkach z mojego dzieciństwa, lub jak to woli, o kreskówkach, o których wszyscy już zapomnieli. I w niektórych przypadkach żałuję, że sobie te kreskówki przypomniałem. Tak więc zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, a my już przechodzimy do pierwszej kreskówki, która kiedyś leciała na Nickelodeon, a była nią Fanboy i Chamcham. Ta kreskówka po prostu była tragiczna. Tak beznadziejna, że jak tylko ona leciała, to ja od razu przełączałem na inny kanał. Ale jeśli ktoś nie pamięta, o czym była ta kreskówka, no to opowiadała ona o życiu Fanboya i Chamchama, dwóch dziesięciolatków, którzy uwielbiali się przebierać za superbohaterów z komiksów i się w nich bawić. No i dziękuję, to na tyle z fabuły. Ale żeby nie było, to ta kreskówka miała jeszcze w sobie zły charakter, a mianowicie kolejne dziecko, które przebierało się za maga. I generalnie cała ta fabuła była tak słaba i tak samo słabo została wykonana animacja, że ta kreskówka została ściągnięta po 2 latach. I bardzo dobrze. I w sumie było dobrze do momentu, aż o jej istnieniu sobie nie przypomniałem. Ale żeby nie było, opinia na temat danych kreskówek jest moją opinią. I kreskówka, która mi się nie podobała, mogła się podobać komuś innemu. I to jest w pełni zrozumiałe. A teraz przejdźmy sobie do kreskówki, którą naprawdę mega lubiłem. A jest nią Klan na drzewie, który doczekał się 6 sezonów. I w sumie sama kreskówka polegała na tym, że 5 dzieciaków tworzy drużynę, której zadaniem jest ochrona dzieci przed poznaniem świata dorosłych. No i oczywiście sezonu na sezon tych dzieci było coraz więcej. I ów paczka 10-latków o zaszyfrowanych imionach próbują uwolnić świat od wścibskich rodziców, którzy potrafią zepsuć im każdą zabawę. Choć mimo tego, że każdy z dzieciaków jest ekspertem w swojej dziedzinie, ich misje zazwyczaj kończą się porażką, ponieważ kiepsko im wychodzi większość rzeczy. No bo jednak są dziećmi. I osobiście gorąco wam polecam tą kreskówkę. Kolejna animacja, która mi się kojarzy z moim dzieciństwem, to Robot Boy, który doczekał się 4 sezonów. Jak wielu osobom ta bajka nie przypadła do gustu, to tak mi się ona mega spodobała, a doktora Kamikadze pamiętam do dziś. Ale pozwólcie, że wam przypomnę trochę fabułę tej kreskówki, gdyż opowiadała ona o małym robocie zwanym Robot Boyem, który stworzył super geniusz. I w obawie o to, że Robot Boy może wpaść w niepowołane ręce, postanowił go wysłać do pewnej rodziny, żeby ona go nauczyła, jak zostać prawdziwym chłopcem. I kiedy rodzina i przyjaciele Tomiego, czyli chłopca, u którego mieszkał Robot Boy, mają kłopoty, to wtedy on się przemienia w super robota, by ich uratować. I głównym jego zadaniem jest powstrzymanie doktora Kamikadze, który chce przejąć władzę nad światem. Chyba w większości kreskówek złoczyńcy mieli taki motyw, że chcieli przejąć władzę nad światem. Kolejna kreskówka, którą mega dobrze wspominam, to Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster, która doczekała się 6 sezonów. I ta kreskówka była tak dobra, że nawet doczekała się własnej gry na Wyspie Gier. Ta, ciekawe, kto z was pamięta coś takiego jak Wyspa Gier, albo czym w ogóle jest ta Wyspa Gier. Ale mniejsza o to, wróćmy sobie do kreskówki. Ogólnie cała fabuła polegała na tym, że każde dziecko mogło wymyślić sobie zmyślonego przyjaciela i on im się pojawiał w rzeczywistości. Tylko się czasem pojawiał taki mały jeden problem, że ich twórcy w pewnym czasie dorastali i już nie potrzebowali swoich wymyślonych przyjaciół. I tacy zmyśleni przyjaciele byli oddawani do domu pani Foster, gdzie mogli znaleźć schronienie, ale też oprócz tego mogli znaleźć nowego przyjaciela. No i generalnie tam był chłopak o imieniu Max, który przyjaźnił się z Blue i przeżywali różne przygody. Jak mam być szczery, to chyba była jedna z lepszych kreskówek, która pojawiła się na Cartoon Network. Ale oczywiście nie wszystkie kreskówki były takie dobre, no bo powstał też Jimmy Neutron, który doczekał się 3 sezonów. I najgorsze, co w tej kreskówce było, to, że ona leciała między odcinkami SpongeBoba, no i zawsze musiałem czekać, aż ona się skończy. A sama kreskówka nie była jakaś porywająca, no bo chłopak supergeniusz stwierdził, że nawiąże kontakt z kosmitami za pomocą tostera. No i tak mu to wyszło, że oni zabrali wszystkich rodziców z miasteczka i Jimmy ze swoimi przyjaciółmi próbuje ich odbić z rąk kosmitów. I nie wiem czemu, ale jakoś strasznie nie lubiałem tego stylu animacji, zarówno w tej kreskówce, jak i w Fanboyu i Chamchamie. Dobra, dość tej negatywnej energii, przejdźmy sobie do Chowdera, który również doczekał się 3 sezonów. No i Chowder chciał zostać szefem kuchni, ale przez to, że był niesamowicie wielkim łakomczuszkiem, nie mógł osiągnąć tego celu, bo wszystko zjadał. Generalnie bajka mega mi się podobała swoją prostotą i humorem. Kolejny serial, który ja pamiętam z dzieciństwa, to Amerykański Smok Jake Long. I jak ja bardzo lubiłem tą kreskówkę, to tak wielu osobom ona nie podeszła do gustu, dlatego że po 2 latach od jej premiery przestała ona lecieć. I ta bajka pamięta jeszcze czasy Jetixa. A sama fabuła mówi o smokach, które żyją wśród nas, pod postacią ludzi. I to one stanowią granicę między światem ludzkim i magicznym. I do tego muszą bronić magiczne stworzenia przed łowcami, którzy chcą się ich pozbyć. W sumie jak dla mnie fabuła nawet była fajna, ale ja lubiłem takie seriale z postaciami fantazy. No niestety szybko musiałem się z tym serialem pożegnać. Natomiast jeśli tobie się, drogi widzu, spodobał taki odcinek i chcesz kolejny, to zostaw tutaj koniecznie łapeczkę w górę i oczywiście subskrypcję, żeby go nie przegapić.
No bo jak wiecie, jestem na tyle starym dinozaurem, że znam i pamiętam niejedną kreskówkę z mojego dzieciństwa. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, na razie, cześć!